To jest Inka, a to jest Magia. Piękne imiona. A jakie są w domu, opowiesz mi? Trzeba dużo biegać i dużo walić. Wymagają dużo ruchu i są chętne do zabawy. Super, super. Dobrze, a czy nadają się właśnie do dzieci? Już widzimy, że chyba tak, ale zapytam się jeszcze. Tak, ja nawet z jedną suką robię dogoterapię, także dobrze prowadzony gończy jest do wszystkiego. Mhm. A czy pracują psy wasze? Tak, polują. Widać tu było po Beniu, jak siedzi cały czas stropił, bo z nim głównie szukam postrzałków. Super. No dobrze, to bardzo dziękuję. Gromkie brawa dla gończych polskich. Kolejną rasą jest rasa, która jest najmłodszą polską rasą. Zapraszamy polskie spaniele myśliwskie. Zapraszamy spaniele i prosimy oczywiście o brawa. Spaniele różnych ras pojawiały się w Polsce od początku XIX wieku. Importowały je i hodowały niektóre rody szlacheckie, szczególnie na terenie Kresów Wschodnich, którym brakowało dobrego psa na pióro. Wojenne dzieje XX wieku sprawdziły, że prawie wszystkie istniejące hodowle zniknęły, a nieliczni potomkowie dawnych spanieli ostali się wśród myśliwych na terenie wschodniej Polski. Doktor inżynier Andrzej Krzywiński, naukowiec, przyrodnik, myśliwy i sędzia prób pracy psów myśliwskich, zainteresował się spanielami około 30 lat temu i postanowił odtworzyć je, ujednolicić polski typ spaniela i oficjalnie uznać je jako rasę. Udało się to osiągnąć i rasa uzyskała status rasy nieuznanej, czyli takiej, która w przyszłości może liczyć na pełną rejestrację. W takim razie spaniele nie są tak jak reszta ras polskich rasą już oficjalnie przyjętą. One jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby zostać oficjalnie uznane. Polskie spaniele myśliwskie są zrównoważone i opanowane. To psy bystre, odważne, aktywne w pracy. Doskonale, niezmordowanie pracują w trudnym terenie i w wodzie. Są inteligentne, łatwe w szkoleniu. Jest doskonałym psem myśliwskim, dobrym kompanem na spacerach i dobrym stróżem. Bardzo lubią obcować z ludźmi i są opiekuńcze w stosunku do dzieci i innych zwierząt. Zdecydowanie widać, że jest to najliczniejsza dzisiaj rasa na naszym pokazie. I proszę powiedzieć, jak się nazywają pieski. Dzień dobry, moje psy to Trop i Dubla, barwny bukiet. Super. Debiut również od barwny bukiet. A ten szarpiący się wariat to jest Dadaj z hodowli Domowa Psiarnia. Dadaj, żeby wszyscy pamiętali, jezioro pod Olsztynem. Podwernik, brat Dadaja. No to widzę, że tutaj mamy i rodzinę tutaj, i tutaj. Także gromkie brawa. A proszę powiedzieć, jakie są psy w domu? W domu są czasem leniwe, ale bardzo chętne złapać za skarpetkę. Jak przychodzę do domu z pracy, to pierwsze co przynoszą kapcie, zabierają buty i z butami idą na łóżko. Ogólnie jest spokojny, ale trochę nerwany jednak. Okej. A proszę mi powiedzieć, czy widać u nich ten instynkt łowiecki? Zdecydowanie tak. Lubią tropić, wyszukują tropy różnych zwierząt, podążają nimi. No i trzeba nad tym panować, żeby psy nie pogoniły jednak za zwierzyną. Jasne. A czy nadają się dla rodziny? Uważam, że się nadają. Kwestia oczywiście prowadzenia psa jak zawsze, natomiast na przykład z mojej hodowli większość psów oczywiście, że trafia do rodzin różnych i doskonale się sprawdzają i odnajdują w takich warunkach. Super. Bardzo dziękuję i gromkie brawa dla polskiego spaniela myśliwskiego.
Szanowni Państwo, i teraz czas na ostatnią polską rasę. Zapraszamy Harty Polskie. Prosimy o brawa. Ale proszę się nie martwić, na koniec... Proszę się nie martwić, na koniec jeszcze zaprosimy wszystkie psy, żeby się jeszcze raz pokazały. Zapraszamy Harty! Brawa, brawa! Hart polski jest kolejnym symbolem polskiej kultury szlacheckiej. Przez wieki polowanie z hartem należało do najszlachetniejszych rozrywek. Rasa ta ma w sobie krew azjatyckich hartów i dzimych psów myśliwskich. Od innych harci kuzynów różni się mocniejszą budową i nieco mniej finezyjnym wyglądem, co nie zmniejszyło jego wytrzymałości i dodało odporności na warunki atmosferyczne. Od XIX wieku był ulubioną rasą szlachty polskiej polującej konno na drobną zwierzynę i wilki. Był również hodowlany, później był hodowany w zasadzie tylko do tradycji. Niestety historia nie była łaskawa dla naszych hartów i do lat 70. poprzedniego wieku uważano ją za rasę całkowicie wymarłą. Na szczęście mała populacja na terenie dzisiejszej Ukrainy posłużyła do jej odtworzenia i przyjęcia w roku 89. Hart polski jest spokojnym, miłym, przyjacielskim domownikiem, czujnym, ale nie agresywnym. Wykazuje dużo cierpliwości w kontaktach z dziećmi. Przywiązuje się bardzo do jednej osoby i daje się łatwo i chętnie wychować na posłusznego psa, co jest rzeczą niezwykłą u hartów. Innych członków rodziny traktuje z życzliwością. Wytrwały i raczej samodzielny o nieco kocim usposobieniu. Potrzebuje dużo ruchu, doskonale nadaje się dla ludzi uprawiających jogging, jazdę na rowerze i jeździectwo. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale jest jeszcze tutaj jeden harcik na rękach i bynajmniej nie jest to hart polski, jest to harcik włoski, Piccolo Riviero Italiano po włosku. Gromkie brawa. Dobrze. Proszę powiedzieć, jak się nazywają pieski? To jest George. George. Harcik włoski nazywa się George. Harcik polski nazywa się Felek. Felek, super. To jest Vicenza, w skrócie Wiki. Hodowli Imperio Merido, siostra Felka. Jak się nazywają? To jest Arno z hodowli Leporium, a to jest Rani z hodowli... Skąd Rani jest? Z Kuligowa. Tutaj mogę tylko dopowiedzieć, że hodowlę Imperio Mondo znam doskonale i sam posiadam jednego harta polskiego właśnie z tej hodowli, co się jestem współwłaścicielem. Dobrze, a proszę powiedzieć, jakie są w domu? Takie, jak było przedstawione, czyli wierne kocie. Lubią się przytulać, ale jeżeli mają dość, po prostu odchodzą spać do swojego legowiska. Bardzo wierne, stróżujące, takie owczarki środkowoazjatyckie. Uwaga, to nie jest bezpieczne. Błagam. No. Troszkę małe zamieszanie się zrobiło, jak to z hartami bywa. Dobra, a proszę mi powiedzieć, czy pomimo wielkości można je trzymać w mieszkaniu? Znaczy, trzeba. To są bardzo szlachetne psy, które potrzebują dobrego legowiska, najlepiej wygodnej kanapy, więc trzeba kupować taką, żeby się mieścić razem z psem. Czyli widzicie Państwo, nawet tak duże psy można trzymać w mieszkaniu i nie jest to problem. Domyślam się, że trzeba na pewno wybiegać je raz na jakiś czas, ale da się utrzymać w mieszkaniu. A proszę powiedzieć, czy nadają się jako psy rodzinne? Czy dla dzieci są to okej psy? Nie mam dzieci, więc nie powiem, ale chociaż nie mam dzieci, to pewnie wiem najlepiej. Nadają się. Super. Dobrze. Bardzo dziękuję. Gromkie brawa dla Hartów Polskich. Mam nadzieję, że wszystkie psy nam się nie rozbiegły, bo chciałbym poprosić jeszcze wszystkich z powrotem na ring. Tak.
Zapraszamy ponownie wszystkie rasy polskie. Gromkie brawa. Prosimy o jeszcze jedno pożegnalne kółeczko. Proszę pani. Brawo, proszę tutaj być, brawo. Przed państwem historia polskiej kynologii.